Chłopiec wykorzystał nieuwagę mamy i się od niej oddalił. Niestety, krótkie wyjście z domu zakończyło się tragicznie, lekarze orzekli zgon malucha. Chłopiec w wieku 3,5 lat niestety nie żyje. Ratownicy medyczni robili co mogli, aby uratować dziecko, ich wysiłki się nie opłaciły. Długa reanimacja nie przywróciła bicia serca. Chłopiec wykorzystał nieuwagę mamy i oddalił się od niej 25 marca w środę, około godziny 16, doszło do rodzinnej tragedii. To właśnie wtedy dyżurujący policjant w Ostrołęce odebrał telefon o strasznym wypadku. W jednej z małych miejscowości pod Ostrołęką malutkie dziecko wpadło do stawu. Potrzebna była natychmiastowa pomoc i wykwalifikowany zespół ratowników. Okazało się, że 3,5-letni chłopiec znajdował się pod opieką mamy. Wyszedł z nią na spacer przed dom. W tym samym czasie 20-kilkuletnia kobieta zajmowała się młodszym dzieckiem, niemowlakiem. Dosłownie na chwilę zajęła się maluchem, kiedy zobaczyła, że kilkadziesiąt metrów dalej jej syn wpada do stawu. Niewielki akwen znajdował się jak widać niedaleko domu, był też ogrodzony, jednak sprytny chłopiec musiał wspiąć się lub przecisnąć przez ogrodzenie. Mama była trzeźwa, prokuratura wszczęła już śledztwo, dziecka nie udało się uratować mimo szybkiego przyjazdu policji i ratowników medycznych. Reanimacja trwała bardzo długo, okazała się być jednak bezskuteczna. Wiadomo, że w chwili wypadku młoda mama była trzeźwa. Policjanci na miejscu tragedii wykonali szereg czynności procesowych pod okiem prokuratora, zostało już wszczęte śledztwo, by wyjaśnić wszelkie okoliczności śmierci dziecka. Dzisiaj grzeje, 1. Joanna Koroniewska w szczerych słowach oceniła Katarzynę Dowbor jako teściową. Kiedy je usłyszy, będzie niepowstrzymałe z 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat. Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci wykonali szereg czynności procesowych, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na charakter sprawy nie udzielamy więcej informacji na temat tego tragicznego w skutkach zdarzenia, nie podajemy też nazwy miejscowości ani gminy, na terenie której doszło do wypadku, powiedział portalowi Ostrołęka podkomisarz Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce. Najlepsze newsy dnia, źródło, Polsat News, e-Ostrołęka. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio. PL na Google News.